păcate. Przed jeszcze oświadczeniami, komunikat nam pozwoli Państwu poinformować sesję, będziemy 5-18 lutego. Prosimy, aby wszyscy zanotowali. 18 lutego, to jest wtorek. Tak, 18. I teraz otwieram posiedzenie komunikaty z Pan Bożym, Pan Rakowicz. Pan Aniela. Chciałem podać komunikat, czy oświadczyć. Oświadczam. Pan Łukasz. Pan Łukasz. Ktoś jeszcze? A czy można się oświadczyć w dyspiecie? Proszę bardzo, Pan Rafał. Rozmawialiśmy o dyrektorze Czarnym, tak, który przytrzyma tą pieniądze dla przedszkola na Miejskiej Bocznej. Rozmawialiśmy o tym, że Pan Przewodniczący wystąpił z pisma, żeby zapytać Pana Dyrektora, jakie już analizy wykonał i które to uniemożliwiła z tego zadania. Znaczy inaczej, ja na razie zbieram z Wydziału Budżetowego, otrzymałem informację, kiedy wpłynął wniosek, bo to jest tak, że procedura dotycząca finansowania pieniędzy, to jest tak, że my podejmujemy uchwałę, idzie do jednostki realizującej, jednostka wpływa powiedzmy do jednostek budżetowych, jednostki budżetowe dają odpowiednim osobom do podpisania tych dokumentów i na końcu tej podpisuje, akceptuje to jakby Pan Prezydent. No i podpis Pana Prezydenta, a inaczej pieniądze jakby wpłynęły 6 grudnia. Do zero. Czyli... Do szkoły. Zgodnie z wnioskiem podpisanym, czyli od 28 maja ten wniosek tyle płynął gdzieś w gminie, że dopiero w grudniu te pieniądze... No to, no tak jak mówię, że te pieniądze przez tyle miesięcy... I dobrze się jeszcze udało nam zrealizować. Druga taka rzecz, że Pan tu pyta. Pan Dyrektor Czarny nie chciał też za bardzo na przykład finansować zadania, którego my jako dzielnica daliśmy pieniądze na ulicę, na szkołę 63 na Sadzawki. Tam co była nagła awaria. Co dziennikarze się? Co podjęliśmy taką uchwałę, którą finansowaliśmy, aby pomóc Pan Dyrektor w szkole. No i też Pan Czarny, Pan Dyrektor, co? Nie chciał jakoś tego finansować, a ja w rozmowie powiedziałem, że to nie jest, to nie są jakieś nie wiem, dziwne segmenty, tylko my realizujemy tutaj potrzeby szkoły. Szkoła to, czy zaczęła, wystąpiła z wnioskiem i z realizacją tego zadania, a my pokrywamy to jakby to zadanie. No i zostało to jakby sfinansowane, a tu mnie boli. Tu mnie boli właśnie 61 tysięcy, które po prostu przepadło nam z niepełnosprawnych z przedszkola Miejskiej Bocznej. To jest kupa pieniędzy. My jako dzielnica de facto nie mieliśmy na to chyba żadnego wpływu, bo nawet w międzyczasie jeszcze w grudniu Pan Dyrektor Czarny sugerował, abyśmy podjęli uchwałę zmieniającą na inne zadanie. To skoro przez pół roku zadanie nie mogło się zamknąć, to jak na pierwszym kilku dni zadanie zostało zamknięte. Tak, będę. Myślę, że od 11 będę. Panie Radny Łukaszu, prosiłbym o przeszkadzanie tutaj innym radnym. Pani Ania Posłukiewicz. Pani Ania, ktoś tam rozpieczył pan. Tak? No. Ja tylko ostatnie pytanie. Przechodziłam ostatnio przy ulicą Łuczkiewicza. Moim oczom ukazał się bardzo taki smutny widok z chomików, dym, który tak się kładł, byłam przekonana, że to jest mgła. Po prostu ludzie palą, chyba wszystko mają. To jest naprawdę bardzo smutne, zwłaszcza kiedy no, jest podjęta ta grupa odnośnie odpalenia. Natomiast ludzie chyba palą gumami, bo kiedy to śmierdziało, nie, to strasznie śmierdziało. Czy mogą zrobić kontrolę? No ale chociaż może kogoś zmobilizują, bo ja nie wierzę, że tam było coś takiego.
nie mogą stać mandatu, bo skierować sprawę do sądu. Sąd może wam ukraść mandat. No, ale to jest ulica Szuszkiewicza, a tam są... Ale zrobimy jeszcze drugą kontrolę. Jeszcze nie chcesz na chwilę. Nie mogą zakładać mandatu, nie ma rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Może byśmy... Ja bym się rozporządził. To są też po właśnie ja tak już na mówię. Ja bym się tam są fajne, czy te dwie trzeba było zrobić. Tak, to jest to przerobka Czas temu napisałem w słodze, żeby zamontować tam znak ustąp pierwszeństwa. To jest ulica, która tam obowiązuje zasada prawej ręki, tylko tej zasady prawej ręki nikt nie przestrzega, bo wszystkim się wydaje, że jak jest duża ulica, to ta duża ulica ma pierwszeństwo, a ta, która dochodzi mniejsza, ma jest podporządkowana, jest dokładnie odwrotnie. I Zygmunt zamieścił znaki, bo nie tylko trzeba. Natomiast zamieścił znak ustąp pierwszeństwa, zamieścił znak droga wewnętrzna. Według przepisów kodeksu drogowego droga wewnętrzna jest zawsze podporządkowana tej drodze głównej, tylko że kto z kierowców o tym wie. No ja się jest nie jestem na prawo jazdy. Że droga wewnętrzna jest zawsze podporządkowana, no to nie jest, wydaje się, że to nie jest aż tak niezapowszechne jak znak bezpieczeństwa. Kierowca rowerów żyje i chyba gdybyśmy zrobili tutaj ankietę wśród kierowców, no to sorry, teraz to nie ma ludzie, ale nie, to bardziej, o wiele bardziej czytelnym znakiem, zwłaszcza, że to, że jest identyczny byłby znak bezpieczeństwa. Ja nie rozumiem, dlaczego zamiast znaku bezpieczeństwa jest znak droga wewnętrzna. Być może jest jakieś logiczne wytłumaczenie tego faktu, być może. A pytanie jest inne, czy na drodze wewnętrznej może ustawić kolejny znak bezpieczeństwa? Może, może. Bo się nie może. Może, chyba nie może. Ale nie jest, nie jest. W każdym razie chodzi o to, że nie ma może, tylko że ma nastąpić wewnętrzna, a droga wewnętrzna ma inne oznakowania, ale do tego się ma również droga publiczna. Ja się tym tego mylę, że to było dobra. Bo być może zakładam, że kierował się jakąś mądrością wewnętrzną, że sobie odbudacie do tych mieszkańców, ale chciałbym pobrać te mądrości. Są jeszcze jakieś głosy, które nie ma, nie ma, bardzo zamykam sesję.